Ale czego nie było? Alfabetu. No ale musisz alfabet nauczyć się. Zobaczcie, mam z tyłu alfabet wydrukowany, niech Ada się uczy. Mamy na to godzinę czasu, bo tyle trwa droga do Kołobrzegu. Jedziemy gotowe w ciepłych ubraniach. Ja mam bluzę, mam ze sobą kurtkę, mam w razie czego parasol. Naprawdę sporo tego zabrałam. Oby się nie musiało przydawać, żeby tego nie nosić, takiego zbędnego balastu. Zaczął się ruch, kochani. Ludzie pojawiają się na ulicach, bo się zrobiło cieplej. Grzegorz wychodzi z kiosku z Adusią. Kupili zdrapki i drapią. Natomiast ja, słuchajcie, jestem w Kołobrzegu. Jesteśmy jakiś czas drogi do mola, do portu. Kupiliśmy sobie mapę Kołobrzegu. Zaopatrzeni jesteśmy w buty, w ciepłe obuwie, no bo wiadomo, że było zimno. Adusia tutaj z tatą drapią. Miejmy nadzieję, że uda im się coś wygrać. Wiesz, że ja musiałem to oddać, bo dzieciom nie wolno grać. Że... Naprawdę? Tak, musiała mi Ada oddać. Ja musiałem, gościu nie może wziąć od dziecka do ręki, bo grać wolno od 18 lat. Bo mówi, że to jest dla niego przestępstwo jakby, i on jest sprawdzany na kamerze i jakby go złapali, to by mu zabrali w ogóle... licencję, tak. No i co? A co wygrywa? W ogóle bo ja się nie znam na tym. Zdrap całe pole gry. Znajdź 9 i wygraj. No nie ma 9. Nie ma. Jak jest 9, no to wygrywasz. Mhm. No dobra. To do wyrzucenia, tak? No. Jakby była 9 i któraś kwota przy 9, to to wygrywasz tą kwotę. No to tam my mieli 5, a tym nie ma nic. Mhm. Wyrzucamy. Wychodzimy na samą górę, przejdziemy sobie tutaj przez to przejście. Idź kotunio normalnie, nie przewróć się. Zaraz przyjdzie ciocia. 9 złoty średni, mały. 12 duży lud. I sporo zainteresowanie. Jest tutaj taki jakby deptak. Ale wiecie co zauważyłam, że jest bardzo, ale to bardzo dużo osób w starszym wieku, po prostu seniorzy. A po pierwsze, Kołobrzeg... Aga, trzeba się powoli przyzwyczajać. Za rok my też będziemy seniorami. Po pierwsze, słuchajcie, już jest wrzesień, więc dzieci, rodzin z dziećmi jest coraz mniej. A po drugie, chyba seniorzy przede wszystkim wybierają właśnie takie troszkę chłodniejsze miesiące. A po trzecie... Tutaj jest bardzo dużo sanatoriów i mnóstwo osób właśnie przyjeżdża do sanatorium i Mewka tu przyszła i sobie siedzi na oknie. A cóż to za krzyki? Dzisiaj wszyscy wyłonili się i siedzą sobie i wygrzewają stópki i nie tylko na tutaj widać na murkach, na piasku, na plaży. Póki jest słoneczko. A tutaj co mamy? Hotel Bałtyk. Czadowo, naprawdę bardzo fajnie. Wejdziemy sobie teraz na molo, pospacerujemy. Zobaczymy, czy równie piękne jak molo w Sopocie. Oczywiście, że jest kasa molo. Fajne. I molo.
bardzo wietrznie na molo. Morze wzburzone, pewnie dlatego, że wczoraj był deszcz i wiatr dosyć silny, więc te fale są ogromne. Mam nadzieję, że jest dużo jodu i w związku z tym powdychamy trochę powietrza świeżego, najodowanego. No dobra, kochani, nie ma co gadać. Chcę się skupić na tym, żeby, wiecie, pozażywać, pooglądać, żeby dobrze później pamiętać. Możesz, tam są ławki. Mama, a będziesz tutaj cały czas? Jestem na razie cały czas. Dwie skuła, a daj ci osi, będę nosił na razie. Tutaj na dole najprawdopodobniej jakaś restauracja lub kawiarnia. Super widoki mają, słuchajcie, na całą plażę, panoramę koło brzegu i ten duży, ogromny hotel. Fajnie, naprawdę całkiem przyjemnie. Przejdziemy sobie do samego końca, na samą końcóweczkę mola. Zobaczmy, jak tam wszystko wygląda. Na pewno bardzo sympatycznie. Jedynie czego mi brakuje, to jakichś pływających statków, których tutaj jakoś nie ma. Powolutku schodzimy z mola. Najprawdopodobniej zejdziemy jeszcze tutaj na dół, na piasek. Jest przepiękny zamek z piasku, zrobiony, stworzony przez inne osoby. I chcemy to zobaczyć na spokojnie, powoli. Bez stresu. Bez. Jeżeli chodzi o bilety, słuchajcie, 7 zł. Natomiast ulgowe 4 zł i tyle zapłaciliśmy właśnie za bilety na wejście na molo. Co ty robisz? Daj mu buzi! Daj buzi! Daj buzi! Aaa! Idzie! Adusiu, dotknij w rękę! Jakbym miała kutkę, to może i bym powiesiła. A tu tyle kudek. Aga, Mila, Tomek, Szymon, MR. Fajne, naprawdę. A ktoś tu ma takie kolorowe, nie? Przygotowane, pomalowane. A tu co mamy? To jest ta Gerda wielka. Zobacz, a tutaj tak samo, taka porządna, nie byle jaka. Ej, ale to taka piękna. Pokaż. Pokaż się. I obrączki nawet są. Wow. Zobacz. Ale czat. Mama i nawet są ich. Daniel i Wiki. No to chodźcie. Świetna. Matko, ile kudek było. Była jedna taka piękna.
słuchajcie, miała... Już idzie, misiu. Miała na sobie dwie obrączki zapięte. Nie wiem, co znaczyły, ale naprawdę bardzo to super wyglądało i tak sentymentalnie. Dobra, idziemy dalej. Zmierzamy do portu. Nie wiem, czy jeszcze daleko. Ale skoro tutaj pisze restauracja portowa, to musi być blisko. I mamy restaurację portową. Idziemy, idziemy. I Filipku, powolutku. Tam z przodu jest ciocia w takim różowym sweterku, widzisz? To oni tam są, a mama będzie z tyłu szła z dziewczynami. Chodź, chodź, musi uchodzić, nie ugryz, chodź. Chodź. Widziałeś, ile mewek jest? Ptaszków? Ptaszki. Można popływać łodziami a la pirackimi, jak również standardową Moniką 3, oczywiście zwykłą łodzią. Jest tych łodzi bardzo dużo. Przeważnie rodzice wybierają właśnie te łodzie personalizowane na pirackie. I tutaj idziemy, jakiś jest smok. Zaraz go zobaczymy z bliska. Wiking. Łódź wikingowa. Pięknie wygląda. Wiking 15. Wiesz, po Wiking o 15. Tak. Wiking o 15. Tutaj natomiast mamy pomnik zaślubin z morzem. Taka długa, długa, wysoka figura. Dzieciaki idą, ludzie się krzątają. Mnóstwo restauracji, mnóstwo, słuchajcie, takich przydrożnych kafejek. Można skorzystać z jakiegoś baru, restauracji. Gofra zjeść, loda. Naprawdę sporo tego.
Tutaj mamy, kochani, bazylikę przepiękną, ogromną, w centrum miasta, w centrum koło brzegu. Ona jest do Mickey. Wiesz, do kogo podobna? Co? Skręć w prawo. Piękny ratusz w koło brzegu. Ślicznie się prezentuje, naprawdę jest okazały. Bardzo ładnie wygląda. No i mieści mi się w kamerze. Mogę Wam nagrać, naprawdę bardzo super fajna pamiątka. A już myślałam, że słuchajcie, go nie zobaczę, bo nie byłam w stanie określić, gdzie on dokładnie jest. No i jest piękny ratusz koło brzegu. Zobaczcie sami, jak ślicznie wygląda. Wygląda prawie jak zamek. Super. Bardzo mi się podoba. Myślę, że Wam też zostawię sobie taką pamiątkę, kochani, na zasadzie nagrania. No, jesteśmy pod tym ratuszem. Nie zjedliśmy obiadę. Tam to muzeum jest zamknięte. No, nie wiem, czy jest sens, bo jest kawałek tego nas. Piękny dworzec kolejowy w Kołobrzegu. Powoli żegnamy się z Kołobrzegiem. Było całkiem sympatycznie, dosyć wiecznie, ale słonecznie, to jest najważniejsze. Teraz zmierzamy w kierunku naszego auta. I co? I powoli wracamy do Niechorze.